Miał czy kotek miał, miał. Coś ty kotku miał, miał miseczkę mleczka. Teraz pusta jest miseczka. A jeszcze bym chciał, wzdycha kotek, go. Co ci kotku co? Śniła mi się wielka rzeczka pełna mleczka, aż po samo dno. Miał czy kotek miał, coś ty kotku miał, miałem ja miseczkę mleczka, teraz pusta jest ta miseczka. Moi drodzy, tym akcentem zaczynamy, nie mam zielonego pojęcia jak to wyszło. Szczerze mówiąc, zajebiście się boję. Tak ostatnio dużo gadam o tym, że jak puścicie sobie beat Alberto, to do wszystkiego macie piosenkę. Pewnie jak tam widzicie ten odcinek, to moi drodzy, macie wejść i zobaczyć pełny odcinek, bo pewnie on powstanie. Kanał Czechu, vlog, jak sobie wpiszecie w YouTube, macie też link w opisie, łapki w górę, komentarze oraz subskrypcje. Kontynuujemy. Warning, any unsaved progress will be lost. No, I don't. Aha, bo ja, widzicie, bo ja po prostu wyszedłem sobie z gry. Byłem w sklepie, kurwa. Sklep został zamknięty niestety. My jesteśmy wpierdoleni w środek akcji. Co tu się odpierdala? Kurde, molek. Miał czy kotek miał, coś ty kotku miał. Miał miseczkę mleczka. Teraz pusta jest ta miseczka. Piękne to jest. Polecam jak, no, to jest fajne, fajne. Są niektóre takie piosenki, które... A co, bo ja nie do końca kumalski za to się od... A, Oscar umarł. Biedny Oscar. Znałem takie Oscara. Oscar był zawsze mniejszy. Mały był taki, kurdupel. Przepraszam, jeśli to oglądasz. Nie bij mnie. O skurwesy, teraz waży ze 100 kilo i... Myślę, żeby mnie jedną ręką podniósł. Ja zawsze lubię. Znaczy lubię. W sensie często jest tak. Ja nie wiem, dużo razy obmawiałem ten temat, ale często jest tak, że jeżeli na przykład kiedyś byłeś niski, to teraz jesteś stary, zrobisz wszystko, żeby być wyższy, żeby wiesz o co chodzi. Jeżeli kiedyś byłeś słaby, to teraz zrobisz wszystko, żeby być silny. Jeżeli kiedyś cię wyzywano, teraz sobie zrobisz wszystko tak, żeby nie pozwolić sobie na to, żeby cię przedrzeźnia w jakiś sposób. Jess, you don't want to see this. Nima, could you? Yeah. Come with me, Jess. Try not to look, okay? No. Ja tak miałem, słuchajcie, z tym wam powiem. Z... Moi drodzy, z tym, że kiedyś byłem bardzo taki agresywny. Kiedyś bardzo, bardzo lubiłem wszystkich wyzywać, przedrzeźniać. No to teraz jestem zupełnie gdzieś tam opozycyjną, jeśli chodzi o to. Znowu mi myczkę ukradło gra. Jestem opozycyjną stroną, nienawidzę wyzywać ludzi. Uważam, że każdy powinien mieć tak, być w miarę tak samo traktowany. Każdy powinien mieć równy start. Znaczy, no bo to jest ciężka sprawa, bo... No kurde, no nie mam myszki, wiecie, a to jest gra zbugowana, wam powiem, to chyba raczej nie jest mój komputer. No nie do końca jestem w stanie kliknąć, po D jestem w stanie kliknąć. To sobie tak poradzimy. Laura. Eggs. It is a nest. I thought the structure looked like the nest of a cassowary, maybe an emu, but without eggs I couldn't be sure. Yes, but they're inside him. If you'd asked me 5 minutes ago, I'd have told you such behavior didn't exist outside of class Insecta, but Laura, now... he's a human being! I'm sorry, you're absolutely right. Miał miseczkę mleczka. Za General Unlock? No dobra. A nie, po D też nie działa, co jest, bo to trzeba chyba jakoś dokładnie namierzyć? Ale jest kwaśno. Kurde, spacja też nie działa, ty na spację włączam tego, co jest. No. Kiedyś lubiłem w ogóle zabijać zwierzęta bardzo. To zawsze mówię. Się nie jakieś psy czy koty, ale lubiłem się znęcać nad zwierzątkami. Mniejszymi, jak
Tam sobie chrabąszcze albo coś zamykają się. O kurwa mać! Ja pierdolę! His pulse is weak, but it's there. Look for bite marks. Bite marks? Yes, yes, they look just like... Skurwysyny. The ones Nima had, I know. He's alive, but only technically. He's paralyzed and almost certainly brain dead. This is the Venom's final stage. O pierdolę, mi serducho bije. Wypierdolę, już nie chcę w to grać. Pierdoleni The Walking Dead. Weź mi to kliknij, bo się zesrałem. O, adrenalinka leci, już czuję to. Jest wysoko, widzowie. This guy's dressed a lot like you, Billy. Does he have a tattoo on his arm? Like mine? Jest posiadany. Yes, yes, he does. Kubel. What the hell's going on over there? Is he alive or not? He's alive, but in a comatose state. Something is laid in eggs in his abdomen. Something what? Victim is being kept alive by... Decaf! I'm sorry? The victim is Daniel Cafaro, another throwaway grunt. Oh my god. I knew they'd gotten out somehow, but I never thought... Knew about this? You knew? I'll kill you! Ale emocje, wow. Nie no, byłem tak zbliżony do tego zamyślony, że kompletnie się nie spodziewałem. Próbuję, ja lubię patrzeć jak ja się wystrachałem, bo to jest zawsze śmieszne i nie ma dużej ilości okazji. Aha, no i a propos tych zwierzątek, no nie? W sensie, no nie żebym jakoś się mega pastwił, ale chodzi o to, że na przykład zamykałem chrabąszcze w słoiku i ślimaki też i one tam w sumie umierały. No i to nie było fajne, no nie. Zabijałem też ryby, no nie pastwiłem się nad rybami, ale no. Wiecie, jakoś... Nie zabijałem. No wiecie, bierzesz rybę, wcinasz jej tam łeb powoli, więc w żaden jakiś humanitarny sposób, jak na przykład... Bo teraz wymyślono, widziałem jak zabić humanitarnie ryby, że tam się w mózg bezpośrednio, nie? No bo wtedy powiedzmy zabijasz od razu, a nie tak męczy się ryba. Też rzuciłem kiedyś filmik, jak tam krowie ucinałem gardło i ona se dalej tam oddycha. No, to na YouTube'a wrzuciłem, to chyba nie powinienem, ale byłem w takim... Byłem, wiecie, dla mnie to jest chleb pośredni oglądać takie filmy, nie będę ukrywać. No i teraz jestem weganem, no i nie jem w ogóle mięsa, no i uważam, że no, nie powinniśmy tego robić jako ludzkość, bo jest to idiotyczne. Zrobię też o tym film, więc też zapraszam. No, ściągłem ten film, bo był strasznie brutalny, on był bardzo w sedno, szczerze mówiąc. I nawet jak to oglądam po 2 latach i wtedy gdzieś tam byłem, no jeszcze tam powiedzmy początkujący weganem, a może nawet wegetarianem jeszcze 2 lata temu. No to i tak, no ten filmik mnie kurwa wzruszył, no. Ale to zrobię też osobny film, taki bardzo z ostrzeżeniem, no bo to jednak... Ja tam mówię, że nieważne ile masz lat, czas na lekcje, kurczę, nauki. Sorry, że ja tak gadam dzisiaj. Mówię, że lekcja tam, teraz czas na lekcje i pokazałem to. No komuś to może psychę zjebać delikatnie, więc no też, wiecie, takie jest życie, no. Takie rzeczy się kurwa dzieją i dlatego nie powinniśmy takich rzeczy wspierać. To co widziałem ja przez te wszystkie lata. Nawet nie szczególnie szukania, po prostu przeszukując internet i też jakoś kurczę się nie ograniczałem w szukaniu przez internet, to znalazłem straszliwe rzeczy i no i absolutnie no, nie powinniśmy być takimi ludźmi. A takie rzeczy nie powinny być w internecie, ale no, też można znaleźć. Można znaleźć okropne rzeczy w internecie, no. Zaczynając od kogoś jak zabija chomika, się nad nim pastwi, po tym jak zabija człowieka i się na nim pastwi, po tym jak zabija dziecko i się na nim pastwi. Wszystko w internecie niestety można w internecie znaleźć. To nie jest takie trudne do poszukania, ale no. A z drugiej strony też sobie myślę, że ja widząc te rzeczy, no jednak to zdecydowanie obrzydliwe i stwierdziłem, że nigdy w życiu nie będę wspierał takich rzeczy.
No i nigdy w życiu właśnie nie zjem mięsa. No i udało mi się to zrobić, nie zrobić tego od, myślę, 4 lat. Myślę, 4 lata nie ruszyłem mięsa. Nie jest to jakieś trudne, nie będę ukrywać, że... You don't want to be the bad guy here, but that's where you're heading. You don't want to go down that road, right? Oh, come on, this isn't on me. It's time for her to take responsibility. Injun is the enemy here. They spoiled the island. They made these monsters. You can't make her pay for all that Injun has done. Maybe. Put down the knife. We need to work together, all of us. What she has to say is it's my fault. It's my fault. Come on, Doc, let me hear it. No, it wasn't. Say it! It's my fault. There. It wasn't so difficult, was it? Our friends may have saved you here. At least I got the truth out of you. You want her alive? You've got her. Just mark my words. She will save just one of those animals before she lives. Też nawet na samym Facebooku jakiś chłop wrzucił przez filmik, jak... Everyone make themselves useful. I've got a tendency. Jak przejeżdża psa i nagrywa sobie to i to jeździ po tym psie. No, obrzydliwy był ten film, no. Ja, trochę jest to kurwa niesprawiedliwe, że chłop zostaje zamknięty, a między innymi no padają miliardy zwierząt w ciągu miliony zwierząt w ciągu jednej minuty. No, to jest taka skala, nie? Że to są miliony zwierząt w ciągu jednej minuty. To jest w ogóle nieporównywalna skala, no nie? Pojebane gówno to się dzieje, jak zobaczysz liczby. No to one są kurwa tak gigantyczne, że nie będziesz w stanie, nie jesteś w stanie w ogóle sobie, nie ma szans kurwa, to, że ilość zabitych zwierząt w tym roku to jest kurwa jakaś masakra. Halo, halo, coś mnie nie było słychać, więc powtórzę jeszcze raz. Tragedia. Nagram jeszcze jeden filmik, zapraszam. A już nie chodzi o fakt, że jeszcze, wiesz, ludzie jedzący mięsa, no nie chcą źle, tak, zgaduję. Jerry, we should get moving. Yeah, are you ready? Natomiast... Well, I guess we can give Yoder a few more minutes. Natomiast nie róbcie tego, bo wiecie... No nie róbcie tego. A jeżeli myślisz, że zabijanie zwierząt jest okej, to... No to kurwa, idź stąd, bo tu nie jest miejsce dla ciebie, jak to oglądasz, idź stąd, bo to idź naprawdę, no myślę, że trzeba się przebadać, jeżeli ktoś uważa, że zabijanie jakiegokolwiek żyjącego zwierzęcia. Maybe it's clear. Leave the door alone. We're not going back out that way. Why not? Because we aren't backtracking. And those damn creatures could still be out there. Dobra, spoko. Trapped like a rat. Trapped like a rat. Mam wrażenie, że... to ja tak mogę? Mam wrażenie, że słuchajcie... I don't want to get stuck in a vent with a dinosaur. Besides, there's blood everywhere. Ow, hot. Częstym pociskiem właśnie jest. Locked. Częstym posiłkiem. Częstym. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, że częstym pociskiem w tym. W angielskim i jeśli chodzi o właśnie tam Wielką Brytanię, jest rat. Się wyzywałem od szczurów. Biedne szczury w ogóle. Gdyby nie szczury, to bylibyśmy w średnim wieczu. Wycierpiały za nas wszystko. Modyfikacje genetyczne, sprawdzanie szamponu, wszystko kurwa. A teraz się trochę skupię na grze, bo se pogadałem o tym, że zabijanie zwierząt nie jest w porządku i to niby wie większość świata, no nie? Ale ta kurwa nadal coś nie zmieniamy tego.
Czemu? Bo ludzie chyba nie widzą realnych powodów, żeby to zrobić, wiecie. To jest trochę inaczej, się mówi, że człowiek mógłby zabić człowieka, ja mówię, że mógłbym zabić człowieka, a tak realnie, kiedy przyszedłby ten moment, to pewnie stanąłbym z nożem i się kurwa popłakał i nic bym nie zrobił. A już jakbym zrobił, to pewnie no, psychicznie to bym był rozjebany na łeb. Nie ruszaj oczami, skurwesynie. To jest przerażające, by the way. Cover decaf. I don't want Jess to see this. Yeah. No to cover, to cover tego decafa. Are you okay? Jess, hon, leave him alone. Miał ci kotek, miał. Właśnie ja mam. Wiecie, co jest najgorsze? W ogóle tak swoją drogą, bo po ciasnych tuneli. Ja mam kurczę klaustrofobię, wam powiem szczerze, w sensie nie na tyle dużą, że jakoś gigantycznie panikuję w moich pomieszczeniach. Natomiast powiem wam szczerze, że no jeżeli widzę taki tunel i sobie wyobrażę, że mam w nim utknąć, no to to jest jedna z najbardziej przerażających rzeczy, jakie mogę sobie wyobrazić. I to mówię kurczę poważnie, serio, jak sobie, no to już tragedia jest, jak sobie wyobrażę, że mógłbym utknąć w tunelu jakimkolwiek. I pick this lock. Jak i również jak sobie pomyślę, że natomiast jak sobie pomyślę też o dużych, gigantycznie dużych pomieszczeniach, ale nie mam tu na myśli natury, natomiast halach na przykład takich wielkich, no to już mi się kurczę robi słabo, jak tylko pomyślę o tym, a co dopiero być w takiej wielkiej hali. Także niestety IKEA odpada. I tam wszystkie te wielkie molochy, niestety. Od buta się czuję, jakbym się nawalił. No tragedia jest. A to każdy ma takie... Każdy jest czymś dobry. Nie ma ludzi idealnych praktycznie. So this whole trip was like set up to scare me away from shoplifting? Mission accomplished. Miał czy kotek miał. Coś ty kotku miał. Jednak wyjdzie słabo, to ja to chyba zmontuję, bo nie wytrzymam screenżu. I don't understand. I thought the dinosaurs couldn't breed. They can't. They're all female. Then how do they lay eggs? Theropods shed eggs just like most other egg-laying animals. Think about chickens. The whole egg market is made up of unfertilized eggs, right? Oh yeah. So they still have to lay them? Oh my. What is it? You bring up a good point about our dinosaurs ovulating, but these eggs are gathered in a clutch. This is brooding behavior. So, chickens will brood a large enough clutch? But not our dinosaurs. I've found post-ovulatory eggs in the ranges. They're mal-shaped, usually destroyed or kicked into the bush. I see. Wait, we can't jump to any conclusions. How could this even be possible? Could a girl dino turn into a boy dino? With Dr. Wu's slapdash approach to gene sequencing, anything could go wrong. O, proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że niektóre z tych jaj, które jecie, tam zawierają małe zwierzątko. Znaczy możliwość zawierania, to raczej rzadkie przypadki w istocie, ale no, aczkolwiek no, owe się zdarzają. Jesteś w stanie wziąć jajko, poważnie mówię, jesteś w stanie wziąć jajko, no nie wszystkie, oczywiście, że nie wszystkie i pewnie zdecydowanie większość. Natomiast zdarzają się przypadki, że jesteś w stanie wziąć jajko i po prostu je wyhodować sobie w domu małego kurczaczka. Kiedyś zawsze kupowałem te w ten i chciałem wyhodować kurczaka, pamiętam, robiłem sobie inkubator przy grzejniku. Natomiast no, warunki muszą być naprawdę odpowiednie, plus no umówmy się, byłoby to cholernie głupie, bo nie za bardzo miałbym co z tym zrobić. Więc nie róbcie tego, jeżeli nie jesteście w stanie zadbać o kurczaka. Kurczaczka mojego. My dad's list of my criminal tendencies.
Pamiętajcie, słuchajcie, nie bierzcie zwierzęcia, jeżeli nie jesteście o niego w stanie naprawdę zadbać. I wierzcie mi, ja też myślałem, że jestem w stanie zadbać o zwierzęta, ale kurwa nie byłem. Więc nawet jeżeli jesteście, to no, przede wszystkim bądźcie dorośli. I tu nie mam na myśli, że jesteście dużymi chłopami, tylko... Maybe we should get going. Mentalnie bądźcie odpowiedzialni za siebie przede wszystkim i znaczy, kim ja jestem, żeby wam mówić, ale trochę coś tam w życiu przeżyłem. Yeah, if you're ready, Billy. Did you find something? No, nothing. Is everyone ready? Więc przede wszystkim... Took care of that. It looked like you took something off him. And if he has something that will help us... I didn't find anything. I took his dog tags. Więc jeżeli jesteście odpowiedzialni dopiero za siebie w 100%, to dopiero wtedy możecie... Satisfied? Right. Sorry for pushing. Should we bring him with us? Odpowiedzialny za kogoś innego, ale... He's already buried. Co jeszcze chciałem powiedzieć, bo strasznie dużo mam do powiedzenia, powiem wam tak, zajebiste są przechadzki, ale ja nie lubię się przechadzać, bo to trzeba wstać i kolkę po drodze złapiesz, kurde, to ja nie lubię tak, ale... Ale byłem się przejść i tyle mi do mózgu naszło, ale musiałem zadupcać, bo gościu drzwi nie mam otwarte, musiałem zostawić drzwi, więc szybko biegłem, że biegłem, może nie, ale tak no, szybciutko szedłem, myślę, że 10 minut, co normalnie w 20 sobie idziesz, więc tak dwa razy szybciej podupcałem, to oprócz tego, że mnie tak nogi nadupcały, ale to już nie ma znaczenia. To powiem wam szczerze... tak mnie płuca zaczęły... Znaczy w gardle i płuca zaczęły boleć. Bo się zmęczyłem się, tak było. No nie? Więc powiem wam... Poszedłem po szlugi, ale nie jestem pewny, że... Połowę powinienem iść. Powrotem, drugi raz. To jakiś inny rodzaj dinozaura. Kurde, zacząłem się mocniej stresować niż zwykle. Normalnie tam wyjebane, a teraz jakoś tak bardziej siada. Może jest jakiś głośniej gierka. A może to z początku ten jumpscare? A może to fakt, że... że spałem dzisiaj godzinę, a jest 11 już. No bo kurwa, jest 11. Właśnie, trzeba iść po szlugi i wziąć się do pracy, niestety. Not that? A czas mi leci. No shut the fuck up, bitch. Już bierę, spokojnie. Nie będzie mi jakaś puta mówić. Dobra, mi kompletnie znajdą. Boxtel oddawał mi rewinda. Nie wiem, czy wam mówiłem też. To opowiadam tutaj. A my se tu robimy? Aha, a młoda? No właśnie, one się ognie boją. Faktycznie. Nie wiem, czy wam mówiłem, słuchajcie, ręcznie mi... Bąbel mi zablokował ręcznie... tak, rewinda. Musiałem zgłosić roszczenie, mam nadzieję, że... W sensie zgłosić odwołanie, mam nadzieję, że zostanie pozytywnie przyjęte. Fuck. No w ramach cytatu z
Umarliśmy wszyscy. W ramach tutaj tak zwanego prawa cytatu zostanie mi odblokowany film 48 godzin, czyli jutro według tego. W ogóle to śmieszna historia z tym, ale to pewnie będę opowiem po prostu na filmie na YouTubie. Serdecznie zapraszam, pewnie jest to film zaraz po YouTube Rewindzie. Coś tam zamierzam sobie powrzucać w tym roku, jakieś filmy. Mam jakieś tam kilka pomysłów ciekawych. Co by tu nagrać? Tak szczerze mówiąc, to po prostu nie miałem najzwyczajniej w świecie pomysłu ani jakiejś takiej chęci do nagrywania, ale ten YouTube Rewind to jest... No śmiało pokuszę się o to, że nie ma lepszego polskiego Rewinda 2020, lepszy nie powstał. Rzadko tak robię i bardzo zazwyczaj jestem krytyczny, ale powiem szczerze, że wydaje mi się, że mogę tutaj walnąć stwierdzeniem, że nie ma lepszego Rewinda. Nie zmów. O dziwo, tych dinozaurów nie znam. A może znam, tylko że wyglądają jakoś inaczej. Jak z jakiegoś filmu Predator. A się dzisiaj nagadałem, kurczę, molek. Ja pierruper. North? Dobra, tu mamy czas, widzę. Dobra, no to... Dobra, czyli w prawo. Chciałem dla jest kichnąć w lewo, ale nie wiem. To prawda. Proszę, pamiętam jak przed kimś uciekaliśmy, to nigdy nie patrz do tyłu. Ale wtedy jest zawsze taka za czerwoną, a nie widziałem, to jest czerwona linia. Chyba o tu jest, po prawo, po lewo. Dobra, czyli po lewo. Zawsze jak przed czymś uciekaliśmy na przykład, bo komuś napsuliśmy trochę krwi ze dzieciaka. No to niezła adrenalinka, bo zawsze jak się biegło. Nie wiedziałeś, czy chłop goni, co się dzieje, zawsze serducho. We must be 40 feet underground. I have no idea where we are. We can't just sit around with our thumbs up our butts. I don't hear them anymore. Their behavior seemed territorial. Maybe we're far enough away from the nest that they gave up on us. We might have outpaced them, but we're not exactly in a secure location. Which way are we heading, Doc? Look over here. Can you read these? A to mi się przypomniała o kurde, ale mi się sytuacja przypomniała. Jak będzie jakiś moment, to wam opowiem. Dzisiaj dużo akcji. Wyciskamy ostatni sok z giereczki. Mam nadzieję, że świetnie się bawicie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. Pomóż youtubera, proszę. Dla twórcy. A ja dla widza tak będę się starać, spoko. Dobra, historia. Kiedyś taki chłop nas zaczął przedrzeźniać. Znaczy mojego kolegę zaczął przedrzeźniać. Z tej sytuacji akurat jestem dumny. Bo to jest, tak jak w poprzednich odcinkach opowiadałem o sytuacji, w której nie zareagowałem z tego względu, że po prostu najzwyczajniej w świecie nie widziałem, ale nadal gdzieś to tam siedzi. To mam taką sytuację, w której właśnie... To byliśmy taką paczką ogólnie ludzi, tak, wszyscy z mojej wsi, więc każdego znał, więc tutaj te losy nasze się łączą dość mocno. Natomiast właśnie był taki chłop, który wyzywał mojego innego kolegę, kiedy on do mnie przyjechał z dalszej mieściny, natomiast równie małej, a nawet i mniejszej co moja. Przyjechał do mnie i ja go zaprosiłem w gości, mówię: chodź tutaj stary, ja ci pokażę jak tu, co tu jest grane, gdzie się pali szluga, gdzie masz załatwić alkohol,
kto ci może wpuścić w pierdol, od kogo najlepiej uciekać, gdzie tu się dobrze bawić, gdzie tu jest jakaś miejscowa, aby pospinać się na drzewa, wiesz, mieliśmy z 12 lat czy coś. No i przyjechał stary w gości, wiesz, zapraszam do domu, mówię, tutaj stary, siadaj. Pierwsze takie spotkanie, kilka razy też się spotkaliśmy później, no i kurczę, molek, chłopi przychodzą, to jest młodsi od nas i zaczynają wyzywać mojego kolegę, no i ja, że już taki, no już tam powiedzmy 14 lat, no, no to nadal dziecko, no ale w moim wypadku, ale jednak zacząłem ignorować te wyzwiska, bo mówię, no zaczepki, no ja go wcześniej też mocno zaczepiałem, jestem w stanie zrozumieć, że on teraz oddaje i mówię, no już nie ma znaczenia, nikt nie patrzy, to co mi szkodzi, wiesz, reputacja nie spadnie, nie, tam się pozwyzywa, już jest taki ludzki bardziej stałem, niż zwierzęcy, jak byłem kiedyś i... No i ale zaczęli wyzywać mojego kolegę, to się tak wkurzyłem, że wpierdoliliśmy się do jakiegoś chłopa do garażu. Ten drugi chłop wyciągnął łom w naszym wieku. Chłop walnął tym łomem, nie trafił mnie, ja zrobiłem unik, uderzył w maskę, rozwalił maskę samochodu. Wiesz, ja go zacząłem gonić, uderzyłem go tym łomem, złamałem mu rękę, wybiegliśmy na zewnątrz i patrzymy, a tam chłop pali se szlugę, co jest tego garaż, nie? Tego chłopa. I on tak patrzy, co my odpierdalamy, ale na cirku, nie? Nago, normalnie był, w sensie bęben mu było winać. I tak patrzy, pali szlugę i mówi, co robicie? A ja tam napierdalam go na ziemi i mówię, o kurwa, dobra, i uciekliśmy. I nie poniosłem żadnych konsekwencji. Jebłem babę na pa. Znaczy, potem pogadałem z jego starym chyba, bo no tak, no nie powinienem chłopowi ręki złamać, no nie? W sensie, powinienem ponieść za to konsekwencje, ale jakoś tak wyszło, że... On był trochę taki, że tak powiem, specyficzny. Więc jego stary rozumie, że go mogą wkurwić, a jego stary był naprawdę spoko chłopem, no nie? Co, że tak dzisiaj dużo gadam? Dobra, ta się wie, normalnie. Co robimy? Okay, these symbols are access ladders. These thick lines represent large pipes. The circles are water tanks. And these boxes with the crosses in them are power relays or transformers. Does it help any? Not on its own, but I can tell that the different intersections seem to have some small inconsistencies in layout. Tom? Look down the corridors. I need to know what you see. Describe it in as much detail as you can. Siema, widzę ciemność. Yellow pipe that goes down a bit on the left and then crosses over to the other side. Nie wiem, z czego to jest, ale... A dobra, już nie powiem, bo tak... Electrical boxes of some kind on the right. Electrical boxes. Big yellow pipe. Ladders on the left of the tunnel. No dobra. I tak tego nie zapamiętam, więc zielonego pojęcia nie mam. This tunnel only goes down a few dozen yards to a dead end. I see one ladder at the end of the hallway. Dead end, dobra. Wielka. There's a big yellow pipe that goes down the left wall and into the floor. Dobra. Jesteśmy w stanie coś z tego sknocić. Sknot? Sknocić. Skleić. Nie podoba mi się, że był safe. It looks like the corridor ends in a T intersection. I see some sort of water tanks at the end of the hall. Okej. Okay. Dobra, teraz rozumiem. Dobra, wygląda na to, że jeden tunel ma koniec i na końcu jest tego. Drugi ma... ile się kończy tuneli tym? Kurde, molek. Wszystkie się, kurwa, kończą. Nie chce mi się tego ogarnąć jakoś mocniej. Na końcu jednak był water tank, z tego co rozumiem. Y...
Na końcu jednego był water tank. Tu są dwa water tanki. To wydaje mi się... Dobra, wydaje mi się, że to trzy z tych. W jednym... Dwie drabiny po boku. Więc wydaje mi się, że to jest albo to, albo to. I to się czymś różni? Drabiną po lewo. On chyba mówi o drabinie po lewo. Strzelam, że to. No dobra, to co? Zwijamy się, co? Czy co? O, to jest tyle dialogów. Dobra, no to już robiliśmy, prawda? Dr. Sorkin, what exactly should I be looking for? Large pipes, electrical boxes, tanks, ladders. Oh, even the direction of the corridor helps. Just keep looking. Mm-hmm. This is no good. If I were up above the ground, I dobra, jeszcze sobie pogadamy chwilę. Ja wiem, że większość tego odcinka zamiast grać to przegadałem. Ale posłuchajmy jeszcze, co mają bohaterowie do powiedzenia i myślę, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, bo nie chcę robić potem. Don't let your night vision get away from you. You'll have to stare at a point down the corridor until your eyes adjust. Try to scan slowly with your eyes. To jest to samo, dokładnie? What I'm looking, are we okay? We still cool? Why don't you come over here and find out, Yoder? Yeah, I know that trick. I don't know that trick. Dobra. Where are you? I'm at the workbench. Oh, sorry. It's so dark. Just don't wander off, okay? Wander off into the dinosaur-infested pitch-black tunnels? I think I can resist that temptation. No, tylko poczekam na save jakiegoś, nie? Dobra. I see some sort of water tanks at the end of the hall. Dobra, water tanks są zawsze. Dobra, wydaje mi się, że zajebiście wybraliśmy, szczerze. Idziemy w to. Gites? Co ja mam zrobić więcej? No to. Okay, Laura. I hope you're right. I co teraz? We could be here. I guess they all kind of look the same. Okay, we can eliminate this one. Okay. What do you think, Jess? Probably not this one? Yeah, I don't think so. I don't think it's this one. How can you keep them all straight? Dobra. Okay, everyone, I think I've got it. Are you sure? Nie. No, not 100%. Let me double check. Nie, nie, nie chcę double checkować, no. Chcę to wybrać, no. Nie chcę mi się tego ogarniać. No to jest na pewno, tak. This one is a candidate. Okay, Laura. I hope you're right. Okay, everyone, I think I've got it. Are you sure? 100% tak. Wait, wait. This isn't right. This isn't how the plans described our route. Great. We made a mistake. Real good. We can't go back there now. What now, huh? Oh no. No to co? To chyba to jest. Dobra, po kolei. To się nie opłaca tak czekać i patrzeć, no. Zgaduję, że to to, no. Wiem, że to chyba po prawo na pewno nie jest. Dobra, mamy 25... więcej, 33% szans. 100% dagę. Mamy to. We must be here. It's the only one that completely matches our surroundings. Okay. I know how to read this schematic. Odblokowano osiągnięcie. Dobra, chyba był save. No,
Ale czekam na jeszcze jeden save. Ja mam za blisko ekran, bo ja mam zaraz tutaj ekran, słuchajcie. A nie tak długą odległość, niestety. Jest blisko. A to nie tak, że one się boją ognia? Dobra, uciekniemy stąd jeszcze. Długi odcinek, pierdolę to. Pewnie, że tak. Gdzie są? A gdzie jest ten? Reszta. Rank gold. Mamy to. Down there. I have to go find her. What? Back down there with those monsters? No, Jerry. She needs you safe. Jess is a strong and resourceful girl. She's doing like we are doing, surviving. You can't know that. I won't leave her to those animals. Jerry, staramy się przetrwać w tym świecie. We won't make it to the bottom of that ladder. The others escaped down the tunnel we were gonna follow. We know where they're going. The marine exhibit. That's where Laura would take her. And Yoder is with them. Oh God. If we're going to join them again, that is where we have to go. The quickest way we can. You're right. We should be able to make better time over land. Can you get us there? Moi drodzy, czy to jest głupie, że ja sobie nie mogę tego zapisać, niestety, chyba. Czy mogę? Nie wiem, ale nie mogę, ale o proszę. O kurde. I to jest w ogóle chyba ostatni epizod, moi drodzy. Widzicie, proszę, jakie tu mamy dinozaursy. To wszystko na dzisiaj i dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje, drugi kanał w opisie oraz Instagram. Serdecznie zapraszam, moi drodzy. Życzę wam miłego dnia, miłej nocy. Przepraszam, że tyle dzisiaj gadałem. Ale to mój kanał. Ale zawsze czuję się winny, jak coś spieprzę. No, do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki, że oglądacie serię. Pa. Monka Giga.